Jadę zrobić zdjęcie do rekrutacji na studia. Dlatego umyłam włosy. Zastanawiałam się, czy robić te kreski, czy nie, bo ostatnio robię te kreski, ale nie maluję już rzęs, więc to też jest różnica. And I'm on my period, więc to jest zwykła sprawa. I złamałam paznokcia. Takie właśnie update'y są. On m'a dit derrière le meilleur se cache souvent le pire. Moi j'ai répondu hors de question. Elle est la seule qui dans le noir sait comment me faire rire. Faut parler sans savoir à qui je n'ai pas besoin. Don't let them know your first move. Next move. Don't let them know your next move. Oni nie wiedzą, że mam tutaj szpilki, a tu jestem naked. Idę na high heels. Idę sobie potańczyć na szpilkach. Dawno nie tańczyłam. Ja teraz wyglądam, jakbym szła tańczyć electric boogie. A co idę tańczyć? Idę tańczyć na szpileczkach. Idę biegać. Miejmy nadzieję, że nie jest tak gorąco, jak myślę, że jest. Bo wtedy troszkę wtopa. Lekka wtopa. Lekka kraksa. Autentycznie nie mam zielonego pojęcia, gdzie są moje buty, ponieważ one są w plecaku, który nie wiem, gdzie jest. Co jest lekkim problemem, bo bez butów nie pójdę. Okej, znalezione. Ten kadr mi się bardziej podoba. Byłam wczoraj na zajęciach tanecznych i tak mi bolą stópki, bo dawno nie tańczyłam w szpilkach, a ja mam dosyć wrażliwe podbicie. Ale fajnie było potańczyć, bo dawno nie tańczyłam ogólnie i bardzo tęskniłam za tym, także myślę, że będę chodzić sobie częściej. No i kto to tak zawiązał? Dzwoniłam przed chwilą do mamy, z kim gadałyśmy i mówiła: jest gorąco, załóż, nie wiem, czapkę, weź w ogóle nie idź biegać, bo jest upał. Ja tam lubię doprowadzać się do stanu przedzawałowego. Jest, to jest ficik na bieganie. Let's go! Moje pytanie brzmi, czy ja jestem jedyną osobą, która zawsze z każdego miejsca, gdzie takie cukierki występują, zabiera garść takich cukierków i po prostu nosi w każdej torebce po garści takich cukierków w razie czego? Is that embarrassing? To jest one thing about me, ja zawsze mam pełno takich cukierków w torebkach. Je sais que c'est elle qui tient le couplet. Je sais que c'est elle qui tient les rênes. C'est elle qui donne la. J'ai sa voix qui résonne en boucle. Elle dit souvent pas qui tu m'aimes et tu n'aimeras que moi. Drapiam sobie na siłkę. Chyba będzie padać zaraz. Już troszeczkę kropi, ale ja jeszcze żyję. Mam nadzieję, że się nie rozpada, dopóki nie dojdę na siłkę i że jak będę wychodzić z niej, to też nie będzie padać, bo stwierdziłam, że ja ogólnie dużo chodzę, tak jak mówiłam, przez Huberman podcast, ale pogoda mi w tym nie sprzyja. Yeah.
Mam nadzieję, że nie pada. I mam nadzieję, że nie zacznie padać, a nie zacznie być burza, bo ja wracam lasem. On m'a dit derrière le meilleur se cache souvent le pire. Moi j'ai répondu hors de question. Elle est la seule qui dans le noir sait comment me faire rire. Ja muszę zrobić sobie ASAP jakieś jedzenie, ale szybkie review. Miałam robione na brzuch takie coś, że tak się wsysało, tak i odsysało. I to było ogólnie bolesne, w sensie takie dziwne, dziwne uczucie i ponoć mogę mieć po tym siniaki. Natomiast ja rzadko mam siniaki, więc nawet po takich dużych injuries, także ja pewnie bym miała siniaków. Nie wiem, zrobię wam review, ale jakby widać, że mój brzuch jest podrażniony i jest taki bardzo, taki spięty. I miałam całe ciało masowane takimi drewnianymi różnymi narzędziami. Pani mówiła na to narzędzie tortur. Akurat było fajne. Ja lubię taki ból, taki, bo to jest taki ból z nadzieją, że zaraz nie będzie bólu. I akurat na moje ciało to się bardzo przyda, bo ja jestem po prostu tak spięta, tak po prostu przystaję, bo ja ćwiczę codziennie. Nikogo to nie dziwi, ale to naprawdę, naprawdę fajnie mi rozluźniło mięśnie, fajnie się czuję. Zrobię review później jeszcze, w następnym tygodniu we vlogu coś więcej opowiem, bo zobaczę wtedy, jak to na przestrzeni, nie wiem, tygodnia działa i w ogóle. Ale na razie mega nice. Odbieramy dzieciaka. Na ciebie. Szukamy miejsca wolnego. Szukamy miejsca wolnego, jesteśmy w galerii, bo musimy ogarnąć prezent na Father's Day i pójdziemy też na lody. Mam jeszcze te włosy, bo rozpuściłam te warkoczyki i teraz mam jakieś takie afro dziwne. Nie wiem, co to ma być. Mam już pomysł na ten prezent, bo są wakacje i myślę, że fajną i praktyczną rzeczą będzie kupić właśnie taki two-piece set lniany, a w Zarze teraz wyszły takie fajne, w fajnych kolorach takich stonowanych, takie naprawdę mega fajne, eleganckie i 100% lniane, z tego co czytałam na internecie, więc miejmy nadzieję, że będą stacjonarnie i chyba właśnie je ogarnę. Możemy usiąść na chwilę. Co ty wiesz? Mamy tak, taki granatowy, tylko że to nie jest 100% len. I mamy taki, to jest 100% len, ale jest taki, no, w sensie fajny kolor, ale nie wiem, czy nie będzie go postarzał, tak szczerze. Jak uważasz? Bo uważam, że to jest fajniejszy kolor. No właśnie nie chcę takich ciemnych. Nie chcę, chcę jasne. No to weźmiemy jasne. Moim zdaniem. Chciałabym sama taki secik. Nie ma XL-ek, ale z tego? Nie ma koszulki, to są M-ki. My love for jogurt mrożony is infinite. To jest pora na mini haul? Tak. Bo tak jak mówiłam, moje mamy ze mną się nie da wypuszczać na zakupy. Więc lekki haul. W Mango były przeceny, aż ja idę za chwilę na studia i też do pracy. Ja często noszę komputer i noszę go w takim wsiurskim opakowaniu. Nie wiem nawet, gdzie jest to opakowanie. O, tutaj. Ja mam takie wsiurskie opakowanie, jakieś z Allegro za dychkę. Miałam takie ładniejsze z Mango, takie jeansowe. Nawet nie wiem, czy ono jest dobre na mój komputer. Idealne! I ono, mogę do niego przyczepić jakiś sznureczek czy coś, łańcuch i nosić jako torbę, więc też mega nice. I ono jest takie amortyzujące, takie w środku z gąbeczkami i ma jeszcze w środku kieszonki, więc fajnie, będę mogła sobie nawet w nich nosić telefon czy coś jako torbę, nie będę musiała brać dwóch toreb. I kupiłam jeszcze takie coś do wizytówek, bo ja też mam swoje wizytówki, o, ogólnie paznokieć, update paznokcia, on nie żyje, ale ogólnie mam swoje wizytówki, więc no, w czymś trzeba je nosić. Także tutaj jest takie małe gwienko z Mango. Zakupiłam jeszcze ten prezent dla taty. Ale oprócz tego jeszcze dwa takie topiki, takie zwykłe, bo ja ogólnie źle wyglądam, jak mam koszulki takie zazwyczaj, jak są crop topy, bo mi to skraca tułów, bo ja mam ogólnie mały tułów. Ja najlepiej wyglądam w takich stanikowych, więc one są mega fajne, bo są takie tank topy, żonobijki, ale króciutkie. I ten jest biały i ten jest taki brudnawy, szary. Tak bym to powiedziała. One są takie obdarte trochę, ale fajne. I kupiłam jeszcze, akurat dzisiaj mi się przyda, bo idę na imprezkę, taki top. On jest tutaj wycięty tak. I ogólnie fajnie się trzyma. Fajnie się trzyma, nie trzeba zakładać pod niego żadnego stanika ani nic. To też jest fajne, bo ja nienawidzę nosić stanika i zazwyczaj go po prostu nie noszę. That's the haul!
Dobra, I am getting ready. Nie wiem, czy to jest dobry fit, w sensie niby ta koszulka się kończy w miejscu, w którym zaczynają się spodnie, ale czy ja, czy mi się to podoba? Bo mam tutaj jakby do spięcia, nie, że mogę je dać wyżej, ale ważne, żeby tutaj mi nic nie wyskoczyło nigdy. I uwaga, włosy tip. Zakręciłam włosy i od razu pospinałam spinkami w takich miejscach, żeby te loki tak jakby, wiecie, były dalej... O! Właśnie tak. I popsikałam lakierem i teraz je rozczeszę i będzie taki blowout. Blowout! Nie blowjob, blowout. Dobrze, uwaga. Look at the magic. Look at the magic happening. Magic! Blowout! Czy wytrzyma 5 minut? Tak, o kurde, metka. Czy wytrzyma 5 minut? Tak. Czy mi to obchodzi? Nie. Idę dzisiaj w bardzo fajne miejsce, a mianowicie idę na grilla do mojej byłej wychowawczyni. Byłej, bo oczywiście już skończyłam szkołę. No i jest taka w sumie dziwna pogoda, dlatego miałam takie... co ja mam ubrać? Co ja mam ubrać? Jest niby gorąco, bo słońce świeci, ale jest jednak zimno, bo wieje bardzo wiatr. Także to jest mój attempt, żeby w miarę ogarnąć tą sytuację. Także mam po prostu koszulę i krótkie spodenki. Mnie nigdy nie jest zimno w nogi, także to jest plus. Nie wiem, czy malować usta, czy nie. Chyba mi się chce pomalować usta, ale nie wiem, czy tą kredką, czy inną. Najpierw muszę ją zatemperować, ale czym? To już jest inna sprawa. Miałam iść dzisiaj na squasha z Julią i na lunch, ale obie stwierdziłyśmy, że wczoraj byłyśmy na imprezach i że tak rano nie chce nam się wstawać, a tym bardziej ja bym musiała i tak wcześniej wracać, bo jest ten grill. Nie wiem, co jest z tym, że na każdym vlogu maluję usta. Okej, chyba nice. Zrobię tylko taką obramówkę, a resztę polecę wazeliną, myślę. Zawsze się boję, że to będzie wyglądać tak, jakbym jadła czekoladę i by mi po prostu nie wyszło. Jeszcze mam nadzieję, że zanim przyjedzie po mnie Julia, to zdążę dokończyć edytowanie vloga. Bo ja jestem teraz consistent. Vlogi są teraz co tydzień. Watch me being an adult. O, to chyba się rozmazało, przez tą wazelinę. Fuck. Dobra. What can I do? Mam jakąś taką dziwną opaseczkę z moich czasów, kiedy oglądałam Gossip Girl i byłam jak... opaski, bo Blair Waldorf i w ogóle... Nie chce mi się myć włosów drugi raz, więc jest opaski. Dzień dobry, witam w moim kąciku książkowym. Pokażę wam, co czytałam, co czytam, co mam zamiar przeczytać, co jest aktualnie w mojej kolekcji książek aktualnej. Aktualnie skończyłam... Fak, gdzie ona jest? No nie przygotowałam się dobrze. Brak przygotowania. Dobrze, teraz możemy zaczynać. Skończyłam Gombrowicza, Kosmos, i to jest jego ostatnia powieść. Bardzo szybko mi ona poszła, bardzo szybko ją przeczytałam. Wciągnęłam się w nią, co jest bardzo nieoczekiwane, jeśli chodzi o powieści Gombrowicza, bo one raczej nie wciągają. Są bardziej takie... są specyficzne. Nie wiem, w jaki sposób tak krótko wyjaśnić styl Gombrowicza, ale jak ktoś czytał kiedykolwiek Gombrowicza, no to wiadomo. To po prostu trzeba lubić. Jego
jego styl po prostu, jak komuś się nie podoba, no to żadna książka jego nie będzie się podobała. Specyficzny styl pisania, ale ja polecam Kosmos Gombrowicz. Czytam także jeszcze Potęgę teraźniejszości, ale ona jest taką książką, w której co jakiś czas jest taki znaczek i na początku autor to o tym mówi, że jak jest ten znaczek, to powinniśmy odłożyć książkę i przez chwilę pomyśleć o tym, co dopiero przeczytaliśmy. Że nie lecieć całą książkę od razu, tylko po prostu co jakiś czas zrobić sobie taką przerwę, przemyśleć, spróbować wyjaśnić własnymi słowami, spróbować pomyśleć o tym, jak to się przekłada na nasze życie i w ogóle. Taka po prostu refleksja co jakiś czas też mi się bardzo podoba i dlatego ja tą książkę jeszcze męczę. Jeszcze jej nie przeczytałam i nie czytam jej tak na co dzień, tylko czasami sobie usiądę i po prostu przeczytam jakiś chapter. Aktualnie także czytam Jana Hartmana Zmierzch filozofii i to jest książka filozoficzna, mówiąca o tym, że filozofia się kończy, co też jest bardzo ciekawym tematem. Mnie to osobiście bardzo ciekawi i jest to jednak książka napisana naukowym językiem, naukowo-filozoficznym językiem, bardziej niż takim potocznym, jak są pisane powieści. Tutaj jednak, żeby ją przeczytać, trzeba się bardziej skupić, czasami przeczytać drugi raz jakieś zdanie, czasami się zastanowić, czasami nawet coś wpisać w internet, jakieś słowo, zdanie, cokolwiek, żeby dobrze zrozumieć tą książkę. I ona jest jednak wyczerpująca. Wyczerpująca psychicznie, wyczerpująca jeśli chodzi o energię. To nie jest taka książka, że o, nie wiem, jadę sobie w tramwaju czy coś i otwieram i sobie czytam. Bo po prostu do tej książki trzeba mieć pełną koncentrację, pełne skupienie na tej książce. Ale ja bardzo polecam. Mnie ona bardzo wciąga. Mi się też bardzo podoba ten styl pisania i uważam, że ogromnie ciekawy temat. I jeśli ktoś lubi właśnie takie filozoficzne tematy, to są też nawiązania do innych filozofów, innych filozofii, porównania i różne takie rzeczy, więc no mega zajawa, mi się bardzo podoba książka. Mam także książkę Umysł prawniczy i to jest po prostu moja, nie zaczęłam jej jeszcze, zacznę ją jak skończę właśnie Zmierzch filozofii, ale to jest po prostu moja forma manifestacji tego, że dostanę się na studia, na które właśnie chcę się dostać. Skusiła mnie okładka też tak szczerze, ale sama książka też jest bardzo interesująca i też nie mogę się doczekać, aż ją zacznę czytać. I w ogóle, co mnie strasznie cieszy, ale też zaskakuje, to jest to, że bardzo dużo książek, które czytam ostatnio, jest polskich autorów. Co jest naprawdę, bo zazwyczaj nie lubiłam polskich autorów. I dostałam jeszcze od Kingi, mojej trenerki, Czułam przewodniczkę i tą książkę mi bardzo dużo osób rekomendowało, bardzo dużo osób mówiło, musisz ją przeczytać, musisz. I ja za każdym razem byłam jak, czuła przewodniczka? Czy ja chcę być czuła i czy chcę być przewodzona? Ale widać, że... I w ogóle ta okładka mnie też nie zachęcała nigdy, bo ona zawsze była taka kwiatowa, girly pop. Ale widać, że to jest po prostu przeznaczenie, żebym tą książkę przeczytała i na pewno ją przeczytam. Też w sumie się nie mogę doczekać, aż ją przeczytam, jak już ją dostałam. Także... I zamówiłam jeszcze dwie książki, idą do mnie. Więc muszę podkręcić tempo i je przeczytać. Mam nadzieję, że podobał wam się vlog. Dajcie znać, czy wolicie format właśnie takich vlogów, czy bardziej filmików tematycznych, typu na przykład, nie wiem, co jem w tygodniu, co jem na śniadanie w tygodniu, albo nie wiem, ulubieńcy jakiegoś miesiąca, albo w jaki sposób robię to, albo morning routine. Możecie dać znać i wtedy ogarniemy jakiś taki fajny film. Kisses!